brzegi opustoszały, zniknęła scena z krakowskich błoni, a papieża Franciszka nie ma już w Polsce. Światowe Dni Młodzieży zakończyły się już ponad miesiąc temu. Jednak pamięć po nich jest wciąż żywa w sercach uczestników. To był czas niezwykłych przeżyć, niezwykłych spotkań i myślę, że każdy nawiązał nowe znajomości. Niesamowite jest to, że wystarczyło idąc ulicą zapytać "Where are you from?" i nawiązywały się znajomości, które mam nadzieję będą owocowały w przyszłości. Byłam wolontariuszem w Departamencie Wolontariatu i Departamencie Komunikacji. Już stricte w czasie wydarzeń centralnych miałam okazję pracować w biurze prasowym. Zagrożeniem, które właśnie jakby jest podczas Światowych Dni Młodzieży, już pracując przez taki okres czasu, było to, że myśmy właśnie patrzyli na to jako zadania do wykonania. I dla mnie absolutnie genialne były słowa papieża Franciszka podczas ceremonii powitania, który powiedział, że musimy nauczyć się słuchać jak Maria, ale nie zapominając właśnie o tej pracy, tak jak Marta, i dopiero właśnie wtedy będziemy mieli odwagę do powierzenia się Panu Bogu. Światowe Dni Młodzieży to również doskonała okazja do poznania ludzi z całego świata. What is your the best experience about World Youth Day? I don't know if there is some similar meeting that you can have this experience. For me, it's so great because you can learn about different language and about different point of view and different faith, and it's unbelievable how can we are so different, but at the same time we are so equal. We are young and we are Catholic and we are happy for the same things, but we live around all the world. Mam mnóstwo znajomych, którzy pojechali na Światowe Dni Młodzieży, nawet nie uczestnicząc w tych wydarzeniach w sposób duchowy, ale bardziej przekonać się, jak to wygląda, jak wygląda ten młody Kościół. I wszyscy byli niezwykle zaskoczeni, że osoby, które są wierzące, które chodzą do Kościoła, nie są osobami, mówiąc trochę kolokwialnie, wyalienowanymi. Są osobami bawiącymi się, tworzącymi ogromnie wspaniałą wspólnotę. I to doświadczenie młodego Kościoła było niezwykłe. They got zeal, and that is tremendous. And you know what zeal is? When your heart's on fire for Jesus and His church. Pope John Paul II used to say, love for Jesus and His church must be the passion of your life. These young people have passion. Nothing lethargic, nothing mediocre, nothing lazy about it. And I need that example, because I got temptations to all of those.